No cześć widzowie, ja jestem Michał, a to jest oczywiście kolejny odcinek z gry Pars, trzeci już. I tak jak obiecałem wam w poprzednim odcinku, oto więc widzimy się 4 dni później, idealnie 14 października. No i cóż. Postanowiłem sobie, że walić. Lecimy dalej z darmową odmianą Parsa. Co będzie nam dane uskutecznić poprzez przedtem, no, obejście tego paywalla. Co już miałem przyjemność uskutecznić. Tak naprawdę. No, na dosłownie chwilę przed nagrywką i przed tamten moment miałem ja przyjemność nagrać. Ale przerwało mi nagranie w pewnym momencie. W każdym razie. No, oto więc, no, zgodnie z moją obietnicą, no, postanowiłem, że, no, walić. Dostajemy przy darmowej wersji Parsa. Którą będziemy rzecz jasna kontynuować, przy tym aczkolwiek rozbawiwszy się z paywallem, co do cholery jasnej początkowo, no, planowałem ująć na wideo, tam oczywiście, i oczywiście ocenzurować wszystko przy publikacji na YouTubie. Ale ostatecznie, no, jak widać, nie ma takiej potrzeby, gdyż ostatecznie moje odblokowywanie owego paywalla, które miałem przyjemność początkowo zawrzeć w samym materiale, zawrzeć w owym nagrywanym teraz dla was odcinku, no, ostatecznie zostało urwane w pewnym momencie. Ostatecznie zostało niestety w pewnym momencie urwane. W trakcie mojego rozprawienia z tą płodnością, jakimiś tam dziwnymi komplikacjami mi płodnościowymi i tak dalej. Ale no. Ważne, że... Proszę bardzo. Oto więc mamy odblokowany ten dalszy dostęp do gry. Szkoda. I w sumie to nawet lepiej, że obeszło się ostatecznie bez tego nagrywania. Przynajmniej mam pamiątkę dla siebie. Bez tego nagrywania, nie tego procesu rozprawiania się z tym paywallem. Czy jak to inaczej nazwać. Co najwyżej będzie to taka moja osobista pamiątka. A póki co natomiast lecimy dalej z samą grą. Tutaj, jak widzicie, odblokowaliśmy ostatnio mnie też, no, w poprzednim odcinku, w którym zagraliśmy też poprzednie parę misji z racji, no, wejścia na scenę tego paywalla. Tam... I tak dalej. No, odblokowana nowy model postaci i oddział, który będziemy sterować, czyli Special Police Officer. A w następnych poziomach będzie nam dane odblokować Special Military Forces i Delta Force. Ale wpierw, no właśnie, ukończmy misję, ja ci dzisiaj rozegramy. A dzisiaj, no, a przez co do tego paywalla, no, rozegramy sobie, jak sami doskonale widzicie, Dusty Shelfa. I tylko i wyłącznie Dusty Shelfa, nie będziemy się pokuszać nic więcej. Tutaj też w międzyczasie sobie powtórzyłem poziomy, jak widzicie sami, tutaj. Tutaj, w tym nawet training area, by tutaj dodać sobie pieniędzy. No i dobra, tak czy inaczej, bez zbędnego przedłużania, no, po moim osobistym rozprawie się z tym paywallem, no, kontynuujemy więc nasze zmaganie z tą grą, potem kupienie sobie tego Operation Bundla. Tak więc let's go. Location Storehouse.
No to jazda. Tutaj już na nas czekają oczywiście wrogowie. A my z MP5 dzielnie do nich walimy razem z towarzyszem, który z tego powodu jest uzbrojony w taką, a nie inną broń. O kurde, długie to. Swoją drogą, ciekawe kiedy to Delta Force Hawk Ops wyjdzie, no raczej za niedługo, biorąc pod uwagę te beta testy. Obecne w tej grze. Nie da się niestety. Zaraz otwieram. Kurde, bo tutaj ten, dzieją się inne jeszcze. Okej, kolacja zjedzona, jedziemy dalej. Oni wybiegają stamtąd. No mogliby badać bardziej różnorodnie, aniżeli w taki standardowy sposób. Bo to animacje już zbyt wiele razy nawet widziałem w grach. Nawet tych pecetowych działających na Unity, serio. Kurde, niedobrze. Nie! Dobra, wycofujemy się stąd. Ładnie, pojedyncze headshoty. No i to koniec. I oczywiście, że cholerna reklama, no. Co to jest za booking.com niby? O nie, 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 nie. Powiedziałem nie, powiedziałem nie. No i niestety, ta gra mi się wyłączyła. Kurde. No bo no niestety, ale... Ale ta reklama okazała się być wyjątkowo upierdliwie działająca. Wyłączmy do jasnej cholery całą sieć i lecimy z drugim Dusty Shelfem. Misja Destrukcja. Storehouse. 26/60. Dusty Shelf. Jakaś... Czyli w zasadzie co to jest? Poczekajcie. Bo w sumie jest to... Może dobra nazwa na odcinka. Zakurzona kryjówka, nazwijmy to. Lokacja Storehouse. Czy jest taki... No budynek, który mógł... Opuszczony magazyn, który mógł zostać przebrany w strzelnicy albo coś w tym stylu. No i tutaj się dzieje osłonowa jatka. Jak się patrzy. Bo ten przede wszystkim jest tak raz. Zdaje się, że...
co? Nie! Kurde, załatwili jednego. Dobra, z pomocą tej wybiotki robimy mniej coraz bardziej strzelce, co znaczy zdecydowanie. Boom! Leżeć. Oni w ogóle wychodzą z tamtej szafy, czy jak? Bo tak trochę to wygląda. Oj, zginę, oj, zginę, oj, zginę. No kurde, tak blisko do nich podeszę, że nie ma sensu się kryć za tymi osłonami, serio. No, 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 no. Tak, w magazynie. Wow, wow, wow. Ładnie. No ale tak, no ale co by nie mówić, no bardzo fajny model strzelania tutaj jest, zdecydowanie. Jeszcze gdyby Ragdoll był ciekawszy. No właśnie, jakikolwiek Ragdoll był. Tak nawet był w tym. WW2 Soldier. To by tym bardziej była bajka.
No i koniec. Pozamiatane. Mamo, nie musisz sprzątać? Ja już pozamiatałem. Dziękuję bardzo. No i Dusty jest szef numer 3. A w kolejnych odcinkach widzę, że jeszcze będzie, że... Widzę, że będzie jeszcze ciekawie. Dusty szef 3. Tym razem zadanie obrona. Poprzednie misje były spod znaku destrukcji, teraz czas na coś bardziej ambitnego. Obronę. Defend your position to support immediately arrives. No dobra, stary. Atakowaliśmy, to teraz czas na obronę. Nadchodzą. Nie możemy dać im podejść. Za żadne skarby. Nagrywa się, nagrywa się. Fajnie by też było, gdyby rzucali oni granatami, ja przepraszam bardzo. Kurde, trzeba całą minutę czekać. No dobra. I to? No jak to strzeli, to nie skończy się bardzo dużo. Bum, ała! Kurde, dostałem! Osłaniaj mnie tam. No nie ma za wszystko trwać. No tak mówię, jeszcze ciekawie by było, gdyby tu też granaty były dodane. Albo też przeskakiwanie, no bardzo... Przeskakiwaniem nad tymi przeszkodami, no. Raczej czysto taktyczną wymianą ognia za osłon. Bez żadnego typu elementów. No kurde. No udało się. Oddział specjalny przybył tutaj, rach, ciach, ciach i po problemie. Obrona zakończona sukcesem. To się dopiero odblokuje za 10. poziomem.
cokolwiek, jakkolwiek mam to interpretować. Natomiast M4A1. Panie i panowie, klasyka amerykańskich militariów w najczystszej postaci. A tutaj z kolei czeka na nas coś jeszcze ciekawszego, mianowicie z tłumikiem broni. XM, piąteczka. Tutaj kasa do zaczynania sobie za pełną opłatą oraz pakiet złotych broni, który nas absolutnie oczywiście nie interesuje. Ale za to będzie nas interesowało rozegranie, tym razem, przemytu narkotykowego. Ale to dopiero w następnym odcinku. Póki co, ja się więc z wami żegnam, życzę wam udanego oczywiście wieczorku. Jaskinia, Mountain Forest, Leader Snake, Snake Nest. No i do zobaczenia już za niedługo w kolejnym odcinku, jeszcze te same miesiącu. A i w ogóle to chciałbym też zwrócić uwagę, że no wiadomo, październik, miesiąc raczej horrorkowy. W związku z którym no ukazały się między innymi takie rzeczy jak na przykład remake drugiego Silent Hilla autorstwa naszego rodzimego studia Bloober Team. Z którego w międzyczasie oglądam tam właśnie, nie, przynajmniej po części. Serio, bo zamierzał kiedyś to zagrać, no u Sarge'a, u Devolta, nawet na i paru innych osób. No jest w każdym razie ciekawie i zastanawiam się, czy jeżeli czas mi da to pozwoli i możliwości oraz moje własne kaprysy, to może zdołam też oprócz tych oto tutaj militarnych rzeczy nagrać też coś na kanał bardziej tematycznego a propos dzisiejszego miesiąca. No ale to w późniejszym czasie, póki co właśnie ciśniemy tego parsa, z którego następnego odcinku zobaczymy się już za niedługo, bo w tym momencie się właśnie żegnamy, tak jak powiedzieliśmy. Tak więc dzięki jeszcze raz i na razie. Widzimy się już za niedługo.